Dobry wieczór. Właśnie wracam ze spotkania z Prime MMA. Obgadaliśmy kilka spraw, zresztą też spotkałem się z moim przeciwnikiem i dzięki temu potwierdziło się kilka moich teorii i uważam, tak samo mój trener uważa, że na dzień dzisiejszy kamerzysta w pojedynku ze mną no ma raczej marne szanse. A to dlatego, że po pierwsze, bijemy się w tej samej kategorii wagowej, będziemy ważyć dokładnie tyle samo i ja mam jednak większe doświadczenie, jeśli chodzi o sporty walki, także ja tutaj zjadam go całkowicie, jeśli chodzi o technikę i prosiłbym Was też, żebyście nie wierzyli ślepo jednej stronie, bo to, że ktoś bije dobrze na worku, to nie znaczy, że zna się na rzeczy. Także prosiłbym, analizujcie wszystko, co widzicie na jego story i nie wierzcie ślepo jednej stronie. Zresztą wszystko tak naprawdę zależy od treningów, a jak się dowiedziałem, kamerzysta nie ma wcale trzech trenerów i jego stosunek do treningów jest olewczy. On zamiast trenować woli się napić na przykład. I może to na przykład potwierdzić Don Casio, który robił ze mną i z nim trening. Także wkurwia mnie po prostu to, że w internecie nie widać tego, kto tak naprawdę robi progres i kto codziennie zapierdala na macie. I zdarzają się takie osoby, które piszą, że kamerzysta mnie rozwali, że nie wiadomo, co ze mną zrobi, a to będzie wyglądało zupełnie inaczej. No i jeszcze raz powtórzę, nie wierzcie ślepo we wszystko. Maruś, ja już myślałem, że ty naprawdę zmądrzałeś, a jak widać dalej zachowujesz się jak pet. Po co publikujesz w internet informacje z prywatnej rozmowy? Doskonale wiedziałeś, że rozmawiam z organizatorami, że rozmawiam z Kasiuszem, że nie trenuję na ciebie, bo nie muszę na ciebie trenować. A to, że sobie od czasu do czasu popiję alkohol, no to kurwa mogę. No po co ja mam się na ciebie przygotowywać? Co ty myślisz, że ty mnie wejdziesz w oktagon i mnie rozpierdolisz? To kung fu szkielet mnie rozpierdoli? No zastanów się, co ty w ogóle pierdolisz. Nawet jeżeli ty trenujesz te pół roku, możesz sobie trenować nawet 10 lat na mnie w odrę i cię rozpierdalam w tym oktagonie. I nawet sobie mogę być na kasu, mogę być w cugu pijackim. I tak cię rozpierdolę. Nie dasz mi rady. Także skończ sobie te instastory w dupę sobie stać, nie? Kung fu szkielet, Maruś, ty naprawdę wierzysz w to, że ty jesteś w stanie mnie znokautować? Co z tego, że ty trenujesz 4 miesiące, trenowałeś na karła, 3 miesiące trenujesz teraz, łącznie trenujesz 7 miesięcy i ty myślisz, że naprawdę te 7 miesięcy pozwoli ci wejść do oktagonu i mnie znokautować? Przecież ty nie masz siły w rękach. Te kości ci połamiesz, jak ty będziesz do klatki, chłopie. Co z tego, że ty będziesz mieć technikę? Co z tego, że ty będziesz mnie uderzać? Jak ja się raz na ciebie zamachnę, dostaniesz taką jedną bombę, kurwa, konkretną na twarz i już nie wstaniesz, Maruś. Będziesz leżeć w tym oktagonie cały zakrwawiony i ja ci gwarantuję, że nie zrobię już żadnego treningu. Nie zrobię. Do samej walki nie zrobię żadnego treningu, bo nie muszę na ciebie trenować, a ty sobie możesz trenować nawet te 8 miesięcy i tak przejebiesz. I tak, kurwa, tam stanie... Jakiś srogi w pierdol dostaniesz. Jedna bomba tylko wejdzie ci. Na twarz już nie staniesz. Gwarantuję ci. A, i wiesz, co zrobię? To wrócę na chatę, nachleję się, spalę całą paczkę fajek i tak będę robić codziennie. Będę codziennie najebany aż do samej walki. Żeby cię upokorzyć, dajesz? Żeby cię upokorzyć. Wejdę tam normalnie na cuku pijackim i... Rozkurwię cię za to, co pierdolisz. No to długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź kamerzysty. Od teraz zmieniamy zasady gry, będziemy grać po mojemu. No a jeśli ty uważasz, że wygrasz ze mną walkę chlejąc alkohol, to naprawdę dajesz zajebisty przykład. Nie rozumiem, jak może być idolem dla tylu osób, ale to już nie moja sprawa. Zresztą przekonasz się, jak ta walka będzie wyglądała naprawdę. Troszeczkę pokory się, myślę, że nauczysz. Zresztą wcale mnie nie dziwi twoje podejście. Zawsze miałeś jakieś takie wybujałe ego i dalej możesz tkwić w tych swoich pojebanych wyobrażeniach. Ale niestety muszę cię zmartwić. Zresztą ty chyba jesteś tego świadomy, tylko po prostu tak grasz pod publiczkę. Mógłbym się tutaj na story pochwalić, z kim ostatnio przejebałeś sparring na treningu, ale chyba zachowam to dla siebie i zastanów się jeszcze nad tym, bo jest się czego wstydzić, o tak.